Już od 5 dni Zagłębie Lubin przygotowuje się już do rundy wiosennej i jak wyglądają te pierwsze treningi pod okiem trenera Orestaleńczyka? Na pewno pierwsze treningi to jest takie wprowadzenie. Mieliśmy takie małe gierki po prostu na hali. Później na boisku mieliśmy bieganie tlenowe. No dzisiaj mamy testy szybkości i wytrzymałości. Właśnie, to nie pierwsze testy, jakie przechodzicie już pod okiem trenera Lęczyka i jak wyglądają te badania, które przeprowadzają? No tak, zawsze kilka razy przed rundą i po rundzie robi się takie badania i się je porównuje, kto jak wypadł. No dzisiaj jeszcze nie znamy wyników, ale myślę, że nie wypadło aż tak źle, ale po obozie, jak zrobią drugi raz, te badania już powinny wyglądać dużo lepiej. A jak czujesz się po tych pierwszych dniach, już jakieś zmęczenie się pojawia? Czy to zbyt wcześnie, czy to wprowadzenie nie męczy jeszcze? Na pewno trochę jak na siłowni wczoraj mieliśmy ciężki trening, więc na pewno trochę w nogach czujemy, ale to tak jak mówię, to jest wprowadzenie do tego, co się będzie działo na obozie. Właśnie, słynna spała pod okiem trenera Lęczyka, owiana legendami. Czego spodziewacie się na tym pierwszym zgrupowaniu, nad którym pracuje się nad siłą i wytrzymałością? No, tak jak pan mówi, na pewno będzie siła i wytrzymałość i to jest chyba w obozie w spale najważniejsze, a później na drugim obozie na Cyprze już na pewno będzie duża część piłkarska, czyli dużo z piłką.